Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata, ojca Włodzimierza, wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata.
Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Włodzimierza. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania ogłoszyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni ze wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas pomóż od złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my, grzeszni, z bólem zanosimy za Twojego sługę, Ojca Włodzimierza. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy ciało naszego brata w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Redemptorium.
jest Mater, quae flavia cheri, porta manes, esta la maris, socorre cadenti, sorgere qui cura popolo, o qua già noesti, natura mirante, tu sanctum genitore, Poczętej, Panience Święty.